piątek, 17 października 2014 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolbudach odbyło się uroczyste zakończenie akcji Stop piratom drogowym i pijanym kierowcom. Zobaczmy, jak przebiegła ta uroczystość. Życzę Państwu tego, żebyśmy razem z naszymi dzieciakami, bohaterami dzisiejszego wieczoru, wiedzieli, co robimy, jak robimy, a każde tak naprawdę przestępstwo, nie bójmy się tego użyć, na drodze piętnowali. Rozmawiajmy również o tym, w jaki sposób możemy to wspólnie robić i jaką profilaktykę zastosować. Miłego wieczoru, a Państwu gratuluję tego pomysłu i całej tej akcji. Moje najserdeczniejsze gratulacje młodzieży, dzieciom i ich rodzicom. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie Państwo i gdyby nie zaprzyjaźnione z nami od zawsze służby mundurowe. Jest Pani Komendant Komisariatu Policji w Kolbudach, jest szef Policji Powiatowy, jest zastępca komendanta, jest przedstawiciel Policji Drogowej, jest, uwaga, wśród nas również zastępca komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej, jest Straż Leśna, są komendanci naszych Straży Pożarnych. Moje najserdeczniejsze gratulacje Policji Korpulińskiej, która jest znakomitym duchem wszystkich akcji, które prowadzimy od lat, dzięki którym głęboko wierzę, nasza gmina i tereny ościenne są coraz bezpieczniejsze. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, zanim poproszę o protokół i zacznę odczytywać nagrody, czy miejsca kolejno zajęte i wręczasz nagrody, poproszę w takim razie przedstawicieli policji, żeby króciutko opowiedzieli, omówili nam wyniki akcji policji na terenie powiatu gdańskiego. Z inicjatywy Urzędu Gminy w Kolbudach, w szczególności pana wójta Leszka Grobali, podjęliśmy działania celem zdiagnozowania problemów, jakie pojawiają się na naszych drogach. Początkowo miało być to tylko teren Komisariatu Policji w Kolbudach, tak jak tutaj pierwszy slajd jest, ale podjęliśmy decyzję, że będzie to teren całego powiatu. Z tego roku 138 wypadków drogowych, 529 kolizji, 7 zabitych, 184 osoby ranne, 144 nietrzeźwych kierujących, 154 nietrzeźwych kierujących rowerami. To są dane, te dwie ostatnie podkreślone za cały ubiegły rok. Średnio w Polsce, proszę Państwa, co drugi dzień znika jedna klasa. Tyle osób ginie mniej więcej w Polsce. Codziennie 160 osób średnio zostaje rannych. Proszę Państwa, rocznie w Polsce ginie małe miasteczko. Zawsze mówimy, że to dobrze, że póki nas nie dotyka, to jest olbrzymia tragedia. Naprawdę bardzo, bardzo poważne zdarzenia. Uświadomić pieszym, że oni też są sprawcami zdarzeń drogowych. To nie jest tak, że zawsze jest winny kierujący. Czasami jest pieszy też winny. I bardzo mi się podoba, że ktoś oprócz kierownictwa jeszcze sam wychodzi z pomysłami. I tu oczywiście od razu pochwycił to wójt. Wójt nam pomógł, poszliśmy dalej. Komenda wojewódzka nas wsparła. Komisariaty łączyły się i Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego z nami współdziałała. I w okresie od 10 do 17 października na terenie powiatu prowadziliśmy działania pod kryptonimem Zero Tolerancji dla pijanych kierujących i piratów drogowych. W tym momencie chciałem zaprosić do nas na scenę przewodniczącą Komisji Konkursowej Konkursu Plastycznego o przekazanie protokołu i za chwileczkę wręczenie nagród. Zapraszam panią Ritę Korpulińską. Naszym przesłaniem jest bezpieczna gmina Kolbudy, o czym już niejednokrotnie mówiliśmy. Profilaktyka obejmuje u nas wszechstronne działania, skutecznie zapobiega zagrożeniom o znacznym stopniu ryzyka. Staramy się zapewnić odpowiednie alternatywy nie tylko dla młodzieży wobec negatywnych zachowań. Fokus posiedzenia Komisji Konkursu Plastycznego Stop piratom drogowym i pijanym kierowcom. Proszę Państwa, te wszystkie prace były tak piękne, tak wzruszające, bo tymi małymi rączkami były one opracowane. No ale jak to bywa w konkursie, wybieramy najlepszych i tak się stało. Zaczniemy, drodzy Państwo, od najmłodszych, czyli klasy 1-3. I mamy tutaj wyróżnienie, a wyróżnienie otrzymuje Nikodem Piernicki, klasa 3 C, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego. Miejsce trzecie. Ten sam przedział wiekowy, klasy 1-3. Piotr Szkodziński, klasa 3 A.
Zespół Kształcenia Wyszkolonego Gminnego Kolbudy. Miejsce drugie, drodzy Państwo. O, proszę bardzo. I było dwóch chłopaków. Jest. Jest Zosia Kowalczyk, klasa pierwsza D, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Kolbudy. Anna Mendowicz, klasa trzecia C. Do klasy szóstej, to kolejna kategoria wiekowa. I tu mamy miejsce trzecie, które zdobywa, czyli na podium jest Roxana Laskowska, klasa piąta B, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego. Miejsce drugie, szanowni Państwo, Daria Pastuszka, klasa czwarta, Zespół Kształcenia i Wychowania Białkówko. Uwaga, miejsce pierwsze. Weronika Schwittenberg, klasa piąta B, Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudy. Miejsce trzecie to Jakub Bawor, klasa pierwsza E, Gimnazjum Kolbudy. Wszystkie prace, drodzy Państwo, są wywieszone w korytarzu, tak więc wchodząc mogliście Państwo zwrócić uwagę. Sredzińska, klasa pierwsza E, Gimnazjum Kolbudy. Miejsce pierwsze. Zofia Zwirblińska, klasa pierwsza B, Gimnazjum Kolbudy. O, już znamy. Po uroczystym rozdaniu nagród odbył się koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. Udało nam się przeprowadzić przed tym koncertem krótki wywiad z Adamem Nowakiem, liderem tego zespołu. Będziemy Pana oglądać w Kolbudach po raz drugi. Co się działo w tak zwanym międzyczasie? W międzyczasie byłem w bardzo wielu miejscach. Graliśmy bardzo dużo koncertów. Były wakacje, byłem za granicą z dziećmi na żaglach. Kocham żagle, moje dzieci też. Dużo, dużo zdarzeń, miejsc, hoteli, dróg, bardzo dużo. Widzowie bardzo życzliwie przyjęli Pański występ w kwietniu. Czy repertuar zespołu Raz, Dwa, Trzy różni się od tamtej muzyki? Tak, oczywiście i przede wszystkim aranżacje są inne. Wiele utworów, które zagramy dzisiaj, nie wykonywałem z kolegami, z amigosami. To jest zupełnie inny rodzaj spotkania. Tamten jest kameralny, akustyczny, a tutaj będziemy trochę bardziej hałasować. No i jednak podstawą mojej działalności jest Raz, Dwa, Trzy. Jak Pan myśli, ludzie lepiej podchodzili do Waszej tematyki kiedyś czy dzisiaj? Nie ma nic na stałe. Ludzie podchodzą w różnych okresach swojego życia inaczej, dlatego że najpierw są młodzi, potem dojrzewają, potem są dojrzali, potem są jeszcze bardziej dojrzali. Mamy publiczność, która przychodziła na świat, kiedy my zaczynaliśmy. Rodzice tych dzieci, które się rodziły w 90 roku, dzisiaj są w podobnym wieku do nas. Rodzinnie bardzo często przychodzą na koncerty. My piszemy inne piosenki, jesteśmy innymi ludźmi niż byliśmy wtedy, ze względu na doświadczenia, na rodzaj przeżytego wspólnie czasu, rozwój rodzin. Myślę, że ludzie mają prawo do zmiany swoich poglądów i do innego odbierania piosenki, która powstała w 90 roku, a zupełnie do innego podejścia w roku na przykład 2014, dlatego że następują zmiany w życiu i to jest fajne. Co jest inspiracją do Waszych piosenek? Inspiracją może być wszystko. Jeżeli ma się, każdy wierzy w to, że każdy dostaje od Pana Boga jakiś talent. Jeżeli ktoś dostaje talent do pisania piosenek, do pisania słów i komponowania, to jednocześnie za tym talentem, który no jest jakimś początkiem, czymś, co każe człowiekowi zwracać uwagę na coś, co się dzieje w świecie między ludźmi, to jeżeli do tego dołoży bardzo dużo pracy, to być może zostanie mu ujawniony jakiś rodzaj tajemnicy, która jest niedostępna innym ludziom, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że cały się poświęci, cały zaryzykuje i że będzie bardzo, bardzo dużo pracował nad swoim talentem, nad swoim rozwojem, nad poszukiwaniem tego, co jest dla ludzi
i dla siebie dobre, bo wierzę w to głęboko, że muzyka jest drogą do piękna, a piękno jest na końcu, a pięknem jest Pan Bóg. Zazwyczaj na koncertach gracie tylko swoje najważniejsze i najbardziej znane piosenki. Czy nadal rozbudowujecie waszą twórczość? Tak, no jesteśmy teraz umówieni na szereg prób. Będziemy się przymierzać do materiału, który ma powstać na przyszły rok. Będziemy obchodzić 25-lecie. Wydaje mi się, że publiczności należy się z naszej strony płyta, która byłaby odpowiedzią właśnie na takie pytanie, czy my dalej coś robimy. Nieustająco coś robimy. To jest taki zawód, który nie lubi stagnacji i trzeba poszukiwać i trzeba samemu w sobie znajdować taki rodzaj, mówiąc brzydko, narracji, która powoduje, że człowiek jest aktualny w czasie. Z naszych rozmów o niczym wynika, że tyle wiemy o świecie, a o nas trochę mniej. Fakt, że przyczyna znaczenia.